dzień 445. Dziś dużo dobrych wiadomości z kierunku Bachmutu. Tutaj Ukraińcom udało się w końcu wyczerpać zaopatrzenie rosyjskich oddziałów w worku na południowej flance i załamać rosyjską obronę o wiele kilometrów w tym samym czasie. Wcześniej mówiłem, że po tym jak Ukraińcy odcięli Rosjan posuwając się wzdłuż kanału i wypychając Rosjan z pozycji przed Kliżciwką, Rosjanie w lesie zostali wzięci w operacyjne okrążenie. Siły rosyjskie przez kilka dni próbowały stawiać opór w oczekiwaniu, że wojska Wagnera lub jednostki powietrzno-desantowe przeprowadzą operację odblokowania. Niestety dla Rosjan operacja odblokowania się nie powiodła. Niedawno opublikowane materiały filmowe pokazują, że siły rosyjskie próbowały wypchnąć z linii drzew przed Iwanivskie, aby zapewnić kontrolę nad polami i umożliwić bezpieczny odwrót. Siły rosyjskie wysłały nawet czoł, który miał pomóc w ustanowieniu kontroli nad polem, a także zapewnić osłonę dla wycofujących się oddziałów. Został on jednak zniszczony przez ukraińską artylerię już na podejściu. W międzyczasie problemy Rosjan w lesie pogłębiały się z minuty na minutę, gdyż ukraińska artyleria zdołała zniszczyć także kilka składów amunicji. Wygląda na to, że Rosjanie stracili również łączność i nie mogli komunikować się z pobliskimi oddziałami. W rezultacie, kiedy Ukraińcy rozpoczęli szturm, Rosjanie nie rozumieli, że zostali całkowicie otoczeni. I walczyli do momentu ich wyeliminowania. Dzisiaj jeden z ukraińskich żołnierzy poinformował, że całkowicie oczyścili las. Później źródła rosyjskie potwierdziły tę informację i podały również, że stracili dwóch pułkowników. Jeden pułkownik był dowódcą czwartej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, drugi pułkownik był zastępcą dowódcy. Obaj zmarli w wyniku odniesionych ran, więc cała brygada jest teraz bez dowództwa wysokiego szczebla. Co ciekawe, ukraińscy żołnierze z jednostek szturmowych podali, że tak wyczerpali za sobie Rosjan w lesie, że w trakcie szturmu rosyjskie załogi moździerze mogły wystrzelić do nich tylko kilkanaście granatów. Żołnierz z innej jednostki Szturmowej doniósł, że zauważył zmniejszenie rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego na flankach i spekulował, że niedawno ukraińskie uderzenie Heimar zniszczyło wiele rosyjskiej artylerii, więc teraz mają jej tylko tyle, by utrzymywać intensywny ostrzał Bachmutu i czas ifiaru. Ukraiński wiceminister obrony poinformował, że dziś Ukraińcy ustanowili kontrolę nad 10 rosyjskimi pozycjami wokół Bachmutu. Obecne ustawienie wskazuje, że Ukraińcy są wreszcie gotowi do rozpoczęcia szturmu na kliściwkę. Przygotowanie artyleryjskie już się rozpoczęło. Ostatnio opublikowane materiały pokazują, jak ukraiński operator drona zauważył, jak żarówki do zobaczył posiłki do kliściwki. Które następnie zostały zniszczone przez ukraińską artylerię wraz z małym składem amunicji. Inne nagranie pokazuje, jak operator drona zauważył w nocy drugi konwój wsparcia, które ukraińska artyleria zaczęła ostrzeliwać w momencie, gdy żołnierze wyskoczyli z ciężarówek. Szef grupy Wagnera, Prigorzyn, opublikował niedawno nagranie, w którym wyjaśnił, dlaczego rosyjskie Ministerstwo Obrony kłamie na temat stabilności sytuacji. Powiedział, że Ministerstwo Obrony skupia się na zdobywaniu miejscowości zamiast na dobrych pozycjach taktycznych, a w większości przypadków ukraińskie miejscowości znajdują się na nizinach i praktycznie nic nie znaczą Więc podczas gdy rosyjskie ministerstwo obrony informuje że Ukraińcom nie udało się zająć np. berchivki, Ukraińcy z powodzeniem przejmują taktycznie ważne wyżyny. To samo dzieje się teraz na południowej flance. Ukraińcy poruszają się wzdłuż grzbietu, który biegnie od czasów do Kurdymivki. Ustanowili już kontrolę nad lasem i wzgórzami wokół niego oraz na wschód od kanału i są gotowi do szturmu na dwa umocnienia chroniące Kliściwkę. Jeżeli ten atak się powiedzie, Ukraińcy będą kontrolować ogromną przestrzeń, która pozwoli im zaatakować Niziny i odciąć Bakhmut od południa. Prawdopodobnie otworzą też wspierającą linię ataku w kierunku Kurdymivki, aby związać rosyjskie oddziały podczas przemieszczania się w kierunku Zajcewej Wesele. Jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.